występuje jako komitet referendalny. Kiedy PiS dokonał tego zabiegu, w którym łączy głosowanie nad listami do Sejmu i Senatu z referendum, wydawało im się, że opozycja będzie bezradna, że nie będziemy potrafili zareagować, że będziemy bezczynnie się przyglądać temu, w jaki sposób próbują zmanipulować wynik wyborczy, wprowadzając dodatkową kartę do głosowania do referendum. I najpierw chcę opowiedzieć, co należy zrobić z kartą w głosowaniu referendalnym. To jest bardzo istotna informacja, ponieważ pracując na ulicy z ulotkami, co chwilę dostaję to pytanie. Więc odpowiedź jest bardzo prosta, jednoznaczna. Kiedy tylko traficie, drodzy Państwo, do komisji wyborczej i okażecie swój dowód osobisty, odmówcie pobrania karty. A fakt ten powinien być przez członków komisji odnotowany w protokole referendalnym. I uspokajam, protokoły z głosowania są tajne i nikt się o tym nie dowie, że podjęli Państwo tą jedyną słuszną decyzję. I chcę dodatkowo podkreślić, że to jest fake news, że karty mają być szczepione, złączone spinaczem, zszywką bądź czymkolwiek, co miałoby je razem spajać. Każda karta w referendum będzie wydana osobno i tą kartę referendalną należy po prostu nie pobierać. Powiedzieć nie, nie, nie biorę udziału w referendum, odmawiam pobrania karty. Każde inne rozwiązanie, darcie karty, skreślanie tej karty, zabieranie tej karty jest wykroczeniem przeciwko kodeksowi wyborczemu i proszę bardzo tego nie robić. Po prostu proszę zwyczajnie odmówić pobrania karty. I teraz dlaczego musimy razem i wspólnie unieważnić to referendum? Drodzy Państwo, ja jako przedstawiciel obozu demokratycznego jestem osobą tolerancyjną. Jestem osobą, która ma otwarty umysł, która nie posługuje się w swoim systemie wartości jakąkolwiek metodą dyskryminacji, ale z jedną rzeczą nie potrafię się wewnętrznie pogodzić, kiedy widzę rządową propagandę. Drodzy, rozejrzyjcie się po ulicach dużych miast, rozejrzyjcie się po ulicach Opola i wtedy będzie bardzo łatwo zauważyć, jak wiele osób, które przybyły tutaj do Opola, do Polski, do polskich miast jest u nas po prostu z zagranicy. I mówię to jako dowód na to, że cała afera wizowa, czyli to, o co PiS pyta w referendum, to jest coś, co dzieje się na naszych oczach. Wystarczy się rozejrzeć po ulicach dużych miast, żeby zobaczyć dziesiątki, setki, jak nie tysiące osób, które tutaj przybyły. Niektórzy oczywiście są studentami, inni mają pozwolenia na pracę, ale wszystkie badania wskazują, że co najmniej 30% tych osób, którym wydano wizy w taki sposób, jak prezentuję na moim materiale referendalnym, czyli w wyniku mechanizmów korupcyjnych, sprzedaży dokumentów z polskim godłem, 30% osób z tej puli prawdopodobnie zostanie na stałe w Polsce. Dlatego dzisiaj obalam mit szczelności granic, mit tego, że rząd PiS-u dąży do tego, żeby w jakiś zupełnie dewiacyjny, nienaturalny sposób hermetyzować społeczeństwo polskie. Oni nie dość, że tego procesu nie zatrzymują, co mają na sztandarach, o dziwo, to jeszcze sami ten proces napędzili. I afera wizowa jest czymś, co może każdy z nas zauważyć, nie tylko w przekazie nas, polityków, nie tylko w tym, co czytamy w prasie, oglądamy w mediach, ale również w tym, jak wyglądają ulice polskich miast. I ja chcę powiedzieć, że to jest po prostu jawny dowód na to, że ta afera jest rzeczywistym problemem i że polskie państwo pod rządem PiS to jest jedynie atrapa skuteczności w zarządzaniu polityką migracyjną. Dlatego, kiedy już unieważnimy to referendum, my jako Koalicja Obywatelska razem z resztą naszych demokratycznych partnerów z sejmowej większości wprowadzimy sensowną, niezbędną politykę migracyjną zgodną z stanowiskiem, które my wypracujemy jako parlament, mając tą większość i która będzie gwarantem tego, że nikt już nie będzie oszukiwał, że Polska jest krajem szczelnym i bezpiecznym, a jednocześnie zupełnie tego w życiu nie realizował. Dlatego z tym materiałem referendalnym i z moim przesłaniem o braku udziału w referendum, odmowie karty, będę się dzisiaj przemieszczał po ulicach Opola po to, żeby rozmawiać o tym z mieszkańcami.